Małgorzata Rozenek ma powody do zmartwień? Przeżyła szok, gdy Radosław otrzymał telefon w sprawie jej 14-letniego syna. Sytuacja jest poważna. Małgorzata Rozenek jest jedną z niewielu gwiazd, które chętnie dzielą się swoim prywatnym życiem z fanami. Celebrytka nie stroni od osobistych fotek z bliskimi, które wrzuca na swój Instagram. Co więcej, choć w showbiznesie zdarza się to niezwykle rzadko, Małgosia regularnie mówi o swoich synach, a także z przyjemnością pokazuje ciążowe krągłości i opowiada o kolejnym potomku, który na świecie pojawi się już za kilka miesięcy. Gwiazda nie ma oporów przed mówieniem zarówno o tych dobrych, jak i złych stronach macierzyństwa. Ostatnio zdradziła coś naprawdę porażającego. Małgorzata Rozenek nie miała o niczym pojęcia. Radosław otrzymał dramatyczny telefon w sprawie jej starszego syna. Celebrytka jest na co dzień mamą dwóch synów, Stasia i Tadeusza, do których już niebawem dołączy kolejny chłopiec, pierwszy owoc miłości Małgosi i Radosława Majdana. Z uwagi na długie starania o dziecko teraz Rozenek ochoczo pokazuje ciążowy brzuszek, czy kompletowanie wyprawki. Nie da się jednak ukryć, że przy trzeciej ciąży nie może pozwolić sobie na tyle odpoczynku, jak w przypadku pierwszej, czy nawet drugiej. Dorastający synowie wymagają od niej mnóstwo uwagi, tym bardziej, że najstarszy nie należy wcale do aniołków. Zasiadając na kanapie w programie Dzień Dobry TVN, Małgorzata Rozenek zdradziła, jak pilnuje swoich potomków, którzy coraz śmielej korzystają z internetu. Gwiazda zainstalowała nawet specjalną aplikację na telefon, by śledzić poczynania synów w sieci. To jest program, który powoduje, że moi synowie, zanim pobiorą jakąś aplikację, grę lub cokolwiek, muszą poprosić mnie o akceptację na moim telefonie, wyjaśniła Małgorzata Rozenek. To jednak jeszcze nie koniec, bo szczerze przyznała, że mimo tej kontroli 14-letni syn dopuścił się ostatnimi czasy drobnego oszustwa. Niespodziewanie Radosław otrzymał z banku telefon z informacją, że z jego konta zniknęła spora suma pieniędzy. Za wszystkim stał potomek Małgosi, który w tajemnicy przed rodzicami kupił grę. Dzisiaj grzeje 1. Szpitale rozsyłają pilne SMS Y do Polaków. Komunikat najwyższej rangi 2. Lekarz oszacował, ile miesięcy będzie trwać wirus w Polsce. Musimy szykować siły, mój syn swego czasu pobrał bardzo dużą kwotę pieniędzy. My nie byliśmy tego świadomi, bo to się ściągało z karty Radzia. Bo syn przyszedł i powiedział po prostu, że musi ściągnąć coś do szkoły. I schodziły te pieniądze. W pewnym momencie zadzwonił facet z banku do Radzia i mówi, proszę pana, bo pan już tyle wydał na tę grę. Mój mąż w ogóle nie gra w nic. Nie jest komputerowcem. My nie wiedzieliśmy, że ta gra w ogóle istnieje. A mój syn kupował jakieś postacie, opowiedziała w DDTVN. Najlepsze newsy dnia, źródło, plotek. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pikio.pl na Google News.